Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Rene Engeln zatytułowanej Obsesja Piękna: Jak kultura popularna krzywdzi dziewczynki i kobiety przełożyła Marta Bazylewska. Czyta Joanna Domańska. Dziewczynkom i kobietom, które jak tylko potrafią walczą o lepszą przyszłość. Czasem myślę, że mogłabym podbić świat. Ale wcześniej, o rany, muszę wyskubać brwi, o rany i jeszcze ogolić nogi, oczyścić pory, ujędrnić skórę, wypchać sobie stanik, ułożyć fryzurę. Siwan Clark, The Armpit Song. Wstęp Pierwsze zajęcia na uniwersytecie, które prowadziłam prawie dwadzieścia lat temu, dotyczyły psychologii kobiet. Im bliżej poznawałam studentki, które uczyłam, tym bardziej mi imponowały i zarazem mnie martwiły. Byłam pod wrażeniem ich inteligencji i wytrwałości, poczucia humoru i otwartości na trudne idee. Zdumiewało mnie jednak, jak bardzo przejmują się niektórymi sprawami. Rzecz jasna, martwiły się o oceny, obawiały, że nie znajdą pracy, miały problemy w związkach. Ale spędzały także przerażająco dużą ilość czasu, roztrząsając kwestie swojej wagi, cery, stroju i fryzury. Jedna ze studentek przyznała, że zdarzyło jej się nie przyjść na zajęcia, bo czuła się zbyt brzydka, żeby pokazać się publicznie. Pozostałe przyjęły jej słowa bez zdziwienia, potwierdzając tym samym, że kobieta przejmująca się swoim wyglądem zawsze znajdzie swoją grupę wsparcia. Po tradycyjnych zapewnieniach, że wcale nie jest brzydka, ze zrozumieniem poklepały ją po plecach. Ostatnio spotkałam się z przyjacielem, który wykłada na niewielkiej uczelni na południu USA. Kiedy siedzieliśmy w kawiarni, nadrabiając zaległości w kontaktach, zaczął opowiadać o zagranicznych wyjazdach naukowych, które organizuje dla studentów. Kilka tygodni przed rozpoczęciem podróży w egzotyczne miejsce poprosił studentów, aby napisali, czy czują się gotowi. Z siedmiu członkiń grupy, pięć stwierdziło, że muszą się jeszcze przygotować, czyli schudnąć. Bardziej przejmowały się swoim wyglądem niż przygotowaniem do pracy, którą miały zająć się podczas wyjazdu. Ani jeden ze studentów nie wspomniał o tym, że jego ciało nie jest gotowe. Kiedy znajomy skończył opowiadać, opadła mi szczęka. Niemożliwe. Wykrztusiłam, nie mogłam w to uwierzyć. Owszem, stwierdził. Pięć na siedem. Jak to skomentowałeś? Jak można zareagować na coś takiego? Spytałam. Przyznał, że nie bardzo wiedział, co robić, ale w końcu postanowił upewnić pięć kobiet, że w kraju, który mieli odwiedzić, panuje kultura tolerancji i akceptacji. Nie sądzę, żeby szczególnie je to pocieszyło. Nawet podczas podróży nigdy nie zostawiamy własnej kultury całkowicie za sobą, a to właśnie ona doprowadziła studentki do takich, a nie innych uwag na swój temat. Bardzo wiele młodych współczesnych kobiet, które śmiało poczynają sobie w ważnych obszarach życia, poddaje się w konfrontacji z lustrem. Walczą, aby traktowano je z szacunkiem, ale czasem wydaje się, że chętnie by z tego zrezygnowały, gdyby tylko w zamian mogły zmienić swój wygląd. Niekiedy zastanawiam się, czy ja i moje dorosłe znajome aż tak bardzo różnimy się od studentki, która zdecydowała się nie pójść na zajęcia po tym, jak przejrzała się w lustrze, czy młodych kobiet, które nie czuły się gotowe do podróży, bo stwierdziły, że muszą się jeszcze odchudzić. Może nie bierzemy dnia wolnego w pracy, kiedy wydaje nam się, że kiepsko wyglądamy, ale jak często zdarza nam się rozmawiać o fizycznych niedoskonałościach, zwierzać się z irytacji wywołanej dodatkowymi kilogramami czy nowymi zmarszczkami. O ile dłużej od kolegów z pracy przygotowujemy się rano do wyjścia. Kiedy jedna z moich najbardziej podziwianych mentorek przyznała, że nosi codziennie apaszkę, bo nie może patrzeć na obrzydliwą wiodczającą skórę na szyi, Czemu utwierdzałyśmy ją w tym milcząc? Dlaczego niektóre z moich koleżanek przejmują się tym, jak oceniono ich atrakcyjność na popularnej stronie internetowej z rankingiem wykładowców? Nie przebieramy się, aby pozować przed lustrem, jak robią to małe dziewczynki, ale niestety nosimy to lustro w sobie i nie przestajemy się w nim przeglądać. Przez ostatnich piętnaście lat badałam zmagania dziewcząt i kobiet z pojęciem piękna i postrzeganiem własnego ciała. Często wspominam swoje pierwsze zajęcia i myślę o studentce, która nie czuła się dość atrakcyjna, aby wyjść z domu. Uważam, że nie była wyjątkiem. Nie wydaje mi się też, żeby była niemądra czy wyjątkowo próżna. Myślę, że cierpiała z powodu obsesji piękna. Nie powinno dziwić, że ta przypadłość dotyka tak wiele pań. Stworzyliśmy kulturę, która wmawia kobietom, że najważniejsze to być piękną. Narzucamy im nieosiągalne kanony piękna a później, kiedy się nimi przejmują, oskarżamy o próżność albo, co gorsza, zbywamy pełnymi troski słowami. Każdy jest piękny na swój sposób i upominamy, że powinna akceptować siebie takimi, jakie są. Napisałam tę książkę w nadziei, że posłuży ona jako drogowskaz w gąszczu sygnałów dotyczących kobiet i piękna. Współczesne kobiety i ich bliscy zasługują na szczerą i bezwzględną ocenę roli, jaką piękno odgrywa w ich życiu, oraz oparte na naukowych dowodach wskazówki, jak najskuteczniej opierać się kulturze owładniętej obsesją piękna. Przedstawię tu nie tylko wyniki badań naukowych, ale także historię kobiet na rozmaite sposoby walczących z tą obsesją. Moje bohaterki różnią się między sobą, nie stanowią jednak reprezentatywnej próby wszystkich kobiet, a grupę, która zgodziła się podzielić ze mną swoimi opowieściami. W większości należą do uprzywilejowanych warstw społecznych, ukończyły studia lub mają to w planach, nie ma też wśród nich kobiet transpłciowych. Imiona i znaki szczególne większości bohaterek, oznaczonych gwiazdką przy pierwszym wspomnieniu, zostały zmienione, aby chronić prywatność ich samych i innych osób występujących w ich opowieściach. Poza modyfikacjami, jakich wymagała ochrona tożsamości i poprawkami redakcyjnymi zapewniającymi spójność tekstu, wypowiedzi są cytowane dosłownie. Mam nadzieję, że przemówi do ciebie chociaż jedna z historii opowiedzianych w tej książce. Różnimy się między sobą, ale mamy do pokonania tę samą drogę, a słowa tych z nas, które już ją przebyły, mogą stać się cennym drogowskazem, zaś historie tych, które się na tej drodze potykają i którym wydaje się, że kroczą nią samotnie, przypominają, że powinnyśmy troszczyć się o siebie nawzajem. Część pierwsza. Na czym polega obsesja piękna? 1. Czy będę ładna? Kiedy rozmawiam z dziewczynkami, często zadaję im pytanie, które słyszą od wielu dorosłych. Kim chcesz zostać, kiedy dorośniesz? Cieszy mnie różnorodność odpowiedzi. Nauczycielką, naukowcem, kosmonautką, weterynarzem, malarką, panią prezydent. Jednak niezależnie od tego, o jakiej przyszłości marzą, wiem, że prawdopodobnie bardzo chcą być ładne i szczupłe. Dziewczynki zaczynają myśleć o idealnym wyglądzie w szokująco młodym wieku. 34% pięciolatek przynajmniej czasami świadomie ogranicza ilość spożywanego jedzenia. 28% twierdzi, że chce wyglądać jak panie w filmach i w telewizji. A przecież to pięciolatki. Na tym etapie rozwoju powinny nabierać wprawy w posługiwaniu się łyżką i widelcem, w liczeniu do dziesięciu. Te dziewczynki dopiero się uczą, jak poruszać się w świecie, ale jednocześnie już przejmują się tym, jak wygląda ich ciało i starają się, aby było go jak najmniej. 40% dziewczynek w wieku od 5 do 9 lat twierdzi, że chciałoby wyglądać szczuplej. 30% trzecioklasistek przyznaje, że bez przerwy martwi się, że będą grube. Nie przejmują się wagą ze względów zdrowotnych, ale przez świadomość, że w przypadku dziewczynek uroda jest ważna, a w naszej kulturze szczupła sylwetka stanowi jej istotny element. Li, urocza, bystra, ciekawa świata siedmiolatka, przyszła do mojego biura razem z mamą, która zgodziła się udzielić mi wywiadu do książki. Dziewczynka także chciała się wypowiedzieć, więc najpierw porozmawiałam z nią. Jej mama była cały czas w pokoju, ale siedziała za córką, aby jak najmniej wpływać na odpowiedzi dziecka. Krzesło, na którym siedziała Li, było dla niej za wysokie, więc podczas rozmowy mogła swobodnie machać nogami. Miała nieco sceptyczną minę, jakby nie mogła się zdecydować, czy pobyt w moim biurze będzie nudny, jak wizyta u lekarza, czy fajny, bo może pobawić się zabawkami leżącymi na stole. Tak czy inaczej, miło nam się gadało. Li, czy wiesz jak wygląda piękna kobieta? Potrafisz ją sobie wyobrazić? spytałam. Dziewczynka zmrużyła oczy i pokiwała głową. Ma długie, proste włosy i mocny makijaż i wysokie obcasy. Jest szczupła, ma szczupłe ręce i nogi. Opis brzmiał jakby Li odczytywała listę wymagań na castingu. Po określeniu pożądanej średnicy różnych części ciała kobiety ze swojej wyobraźni, dziewczynka przerwała na chwilę. Nie wiem, jakiej wielkości ma głowę, stwierdziła, marszcząc brwi w skupieniu. Było to jednocześnie urocze i smutne. Urocze, bo Lee tak skrupulatnie zastanawiała się nad wielkością głowy kobiety. Smutne, bo już była przekonana, że kobiece piękno da się określić za pomocą wymiarów. Spytałam ją, czy uroda jest ważna. Ładne dziewczynki dostają więcej pochwał i w ogóle, stwierdziła, niemal nie odrywając wzroku od miniaturowej kostki Rubika, którą się bawiła. Wiele dziewczynek od najmłodszych lat jest obciążonych pragnieniem piękna. Ja w ich wieku byłam taka sama. Kiedy miałam pięć lat, dziadkowie zabrali mnie do ogrodu botanicznego w Cypress Gardens na Florydzie. Było tam pełno nie tylko pięknych kwiatów, ale także młodych kobiet przebranych za południowe piękności, które przechadzały się z parasolkami w dłoniach, wystrojone w puszyste, falbaniaste suknie w pastelowych kolorach. Mam w albumie kilka zdjęć, na których ubrana w szorty i t-shirt, pozuje obok nich, mrużąc oczy od słońca. Byłam wtedy za mała, żeby się zastanawiać, dlaczego zatrudniono kobiety tylko po to, żeby chodziły tam i z powrotem i ładnie wyglądały, ani dlaczego nie towarzyszyli im przystojniacy o południowej urodzie. Nie myślałam też, jak musiały się czuć, nosząc ciężkie krynoliny na upalnej Florydzie, chociaż sama spływałam potem. Nie zadawałam sobie również pytania, dlaczego wszystkie były białe i szczupłe. Od czasu mojej wycieczki na Florydę wiele się zmieniło. Obsesja na punkcie urody trwa, ale wymagania wzrosły. Moja krewna zabrała niedawno swoją sześcioletnią córkę do Disneylandu. Kiedy zobaczyła kopciuszka i królewne śnieżkę, dziewczynka zaczęła narzekać, że to zwykłe panie w przebraniach, a nie prawdziwe księżniczki. Poznałam, bo wyglądały słabo, stwierdziła kpiąco. Kiedy pierwszy raz usłyszałam tę anegdotkę, byłam zbita z tropu. Wzięłam określenie dosłownie i myślałam, że aktorki odtwarzające role księżniczek były chore, ale okazało się, że dla młodych ludzi słowo słabe jest równoznaczne z brzydkie. Gdzie się tego nauczyłaś? spytała mama dziewczynki. Na YouTubie! wyjaśniła, wzruszając ramionami i szczerząc zęby. Współczesne dziewczynki dorastają nie tylko ze świadomością, że kobieta powinna być ładna. Ale także, że wzorzec piękna jest bliski doskonałości. Nawet kobiety zatrudnione, aby udawać księżniczki, nie robią na nich wrażenia. Na szczęście, choć siedmioletnia Li, znanie osiągalny kanon piękna dla księżniczek, jest całkiem zadowolona ze swojego wyglądu. Na chwilę oderwałam ją od magnetycznych klocków, którymi się bawiła i zadałam pytanie. A gdyby ktoś chciał wiedzieć, jak wygląda Li, to co byś mu powiedziała? Dziewczynka marszczy nos, pomrukuje i odpowiada. Ani bardzo wysoka, ani bardzo niska. Jestem średniego wzrostu jak na siedmiolatkę, mam kręcone rude włosy i zielone oczy, a dzisiaj jestem ubrana w granatową sukienkę i błękitne buty. Zgadza się. A jak wygląda twoje ciało? Dopytywałam. Li już się rozpędziła, więc odpowiedziała natychmiast. Mam szczupłe ręce, mocno umieśnione nogi i normalny tułów. Czy lubisz swoje ciało? Dziewczynka pokiwała głową i udzieliła wspaniałej odpowiedzi: Dużo biegam, skaczę i się wspinam. Poza tym pływam i dzięki temu moje nogi są w dobrej formie. Jak myślisz, co jest ważniejsze: żeby twoje ciało potrafiło zrobić różne rzeczy, czy żeby było ładne? Pytam. Lee mówi bez wahania: Żeby robiło różne rzeczy. Zauważyłam, że mama Li, siedząca za jej plecami, uśmiechnęła się z ulgą. Pytałam dalej. Myślisz, że zawsze będziesz tak uważać? Li milczała przez chwilę, a w końcu odparła. Nie jestem pewna. Mam nadzieję, że tak, powiedziałam. Ja też, przyznała dziewczynka, ale zauważyłam, że spuściła wzrok i przestała machać nogami. Zastanawiam się, co stanie się z Li, kiedy wejdzie w burzliwy okres dojrzewania. Bardzo smuci mnie myśl, że może przestać akceptować swój wygląd. Statystyki są nieubłagane. Około 90% młodych kobiet bez trudu wskazuje część ciała, która im się nie podoba. Około 50% wykazuje postawę, którą badacze nazywają negatywną oceną globalną swojego ciała. Towarzyszące wielu nastolatkom poczucie, że nie są wystarczająco dobre, nierozerwalnie wiąże się z rozczarowaniem tym, co widzą przeglądając się w lustrze. Obsesja piękna. Od wielu lat badam zmagania kobiet z ideałami piękna i mogę stanowczo stwierdzić, że dziewczynki i kobiety, które źle się czują we własnym ciele, nie stanowią nielicznej subkultury czy próżnej mniejszości. To nasze córki, siostry, studentki, przyjaciółki, partnerki, bliskie nam osoby. To nasze przyszłe liderki. Mają dość zastanawiania się, czy kiedykolwiek będą wyglądać wystarczająco pięknie, aby zadowolić tę obsesję. Obsesja piękna pojawia się, kiedy energia emocjonalna kobiety jest tak silnie związana z wyglądem, że trudno jej dostrzec pozostałe aspekty życia zaczyna się rozwijać zaskakująco wcześnie, od chwili kiedy dziewczynki dowiadują się, że ich głównym atutem jest atrakcyjność. Najwięcej mówi się o obsesji piękna u młodych kobiet, ale dotyka ona pań w każdym wieku, nie da się z niej po prostu wyrosnąć, a wyzwolenie się wymaga świadomego, wytrwałego wysiłku. Obsesję piękna napędza kultura, która koncentruje się na wyglądzie kobiet bardziej niż na ich słowach i osobowości wzmacniają sposób, w jaki przedstawia się kobiety i język, jakim posługujemy się, opisując siebie i inne panie. Przyczyniają się do niej osoby, które zawstydzają kobiety z powodu ich wyglądu, ale także te, które chwalą dziewczynki i kobiety jedynie za urodę. Obsesja piękna, boli, wiąże się z lękami i depresją, których ofiarą pada tak wiele kobiet. Na poziomie praktycznym pozbawia nas czasu, energii i pieniędzy, przeszkadza nam być tym, kim chcemy i żyć tak, jak chcemy. Sprawia, że zamiast stawić czoła światu, wpatrujemy się w lustro. Obsesja piękna nie jest schorzeniem klinicznym, nie widać jej na zdjęciach rentgenowskich ani w wynikach badań krwi. Jednak, podobnie jak w przypadku wielu innych chorób, jej efekty bywają rozległe i wyniszczające. Niektóre z nich, jak zaburzenia odżywiania czy astronomiczne kwoty, jakie wydajemy na operacje plastyczne, są oczywiste. Inne, jak czas tracony przez dziewczyny starające się zrobić idealne selfie do publikacji w mediach społecznościowych, już mniej. Lekarze i psycholodzy nie diagnozują obsesji piękna, ale miał z nią kontakt każdy pracownik służby zdrowia i każdy z nas. Jeśli jesteś kobietą Prawdopodobnie doświadczyłaś obsesji piękna. Jeśli się wahałaś, czy nie zostać w domu zamiast wyjść na ważną imprezę, bo uznałaś, że źle wyglądasz, jeśli nie mogłaś się skupić na spotkaniu, bo porównywałaś się z inną z uczestniczek, czy zrezygnowałaś ze wspólnego pływania z dziećmi, bo nie chciałaś pokazać się światu w kostiumie kąpielowym, wykazała się jej obawy. Jeśli nie masz w nadmiarze czasu i pieniędzy, ale poświęcasz ich wiele, aby jak najbardziej zbliżyć się do ideału urody obowiązującego w naszej kulturze, odpowiada za to właśnie obsesja piękna. Jeśli starasz się nie przejmować wyglądem, ale nie możesz przestać zerkać w lustro, znasz ją z autopsji. Objawy obsesji piękna widać nie tylko w naszych myślach i zachowaniach, jest nią owładnięta nasza kultura która przywiązuje większą wartość do nagiego selfie aktorki niż do wydarzeń ze świata, zawsze znajdzie sposób, aby skomentować wygląd kobiety, niezależnie od tego czy ma on jakikolwiek związek z omawianą sprawą i budzi w dziewczynkach przekonanie, że lepiej uczyć się jak zrobić makijaż, niż jak rozwiązywać zadania z matematyki. Jeżeli zmagasz się z obsesją piękna, nie win się za to. Osoby żyjące w chorej kulturze siłą rzeczy chorują. Lustereczko, powiedz przecie. Kiedy ogłosiłam w mediach społecznościowych, że szukam osób, z którymi mogłabym przeprowadzić wywiad, siostra Artemis dała mi na nią namiary i stwierdziła, że będzie idealną respondentką. Zdarza się, że kobiety dojrzewające w kulturze owładniętej obsesją piękna cierpią na samą myśl o swoim wyglądzie. Artemis ma południowoazjatyckie korzenie, ale jej rodzice przyszli na świat w Stanach Zjednoczonych, więc określa swoje pochodzenie etniczne jako po prostu amerykańskie. Chodzi do liceum w stanie Cincinnati. Nie mogłyśmy spotkać się osobiście, więc umówiłyśmy się na wywiad telefoniczny. Zadzwoniłam do niej w pewne sierpniowe popołudnie. Przeprosiła, że nie mogłyśmy porozmawiać wcześniej. Właśnie wróciła z rodzinnych wakacji i jeszcze nie zdążyła się rozpakować. Zaczęłyśmy rozmowę przy wtórze postukującego klimatyzatora w moim biurze. Dlaczego twoja siostra uznała, że warto porozmawiać z tobą o postrzeganiu ciała? Spytałam. Odpowiedź Artemis brzmiała sarkastycznie. Nastolatki mistrzowsko władają tym tonem. Chyba się domyślasz? Roześmiała się, ale nie odpowiedziała wprost. Przez znaczną część naszej rozmowy stała przed dużym lustrem ze smartfonem przy uchu. Katalogując i potwierdzając niedoskonałości, jakie widziała w swoim odbiciu. Ja chodziłam po swoim biurze, próbując zrozumieć, dlaczego ta zdrowa nastolatka jest tak potwornie niezadowolona ze swego wyglądu. Artemis pamięta, kiedy uświadomiła sobie, że jej sylwetka ma znaczenie. Była wtedy w siódmej klasie, dostała od siostry krótką sukienkę bez rękawów, przymierzyła ją i stanęła przed lustrem. Włożyłam ją i pomyślałam, że źle w niej wyglądam. I tak właśnie było. Byłam na nią za gruba. Moja rozmówczyni zakończyła to wspomnienie ostrym. <laughs> Wiele takich okrzyków ubarwiało naszą rozmowę. Artemis mówiła smutne rzeczy, a potem się śmiała. Odmalowywała swoją przyszłość w czarnych barwach i ponownie wybuchała śmiechem. Nie byłam pewna, kiedy kończył się śmiech ironiczny, a zaczynał szczery, jeśli w ogóle taki się pojawiał. Po przeżyciu z sukienką dziewczyna coraz więcej myślała o tym, że nie jest szczupła jak wszyscy, choć teraz, oglądając swoje zdjęcia z siódmej klasy, przyznaje, że mimo przekonania, jak jest ogromna, nie miała nadwagi według żadnych zdrowych kryteriów. To, co widzimy w lustrze, nie stanowi rzeczywistego obrazu, a wypadkową wielu lat wpływu kultury, komentarzy rodziny i znajomych oraz własnych obaw. Artemis wydawała się świadoma, Przynajmniej w pewnym stopniu, że jej sposób postrzegania jest zniekształcony. Uważała jednak również, że moja prośba, aby realistycznie oceniła swoją sylwetkę, jest nie w porządku. Skąd miała wiedzieć, czy naprawdę jest gruba? Może teoretycznie nie była, ale wystarczyła chwila spędzona w internecie, aby się przekonać, że osoby zbudowane podobnie jak ona są krytykowane za nadwagę. Czy będę ładna? Niepowstrzymane dążenie do szczupłej sylwetki stanowi istotny element obsesji piękna, ale nie jest równoznaczne z zaburzeniami odżywiania. Te ostatnie są śmiertelnie niebezpieczne i powszechniejsze niż nam się wydaje, ale jeszcze więcej dziewczyn i kobiet dotyka inna epidemia. Codziennie walczą, aby zaakceptować swój wygląd. Obsesja piękna doprowadza jednak wiele kobiet, starających się uzyskać idealne ciało, na skraj anoreksji i bulimii. Postawa Artemis i jej zachowania związane z odchudzaniem świadczą o tym, iż jej także to grozi. Dziewczyna zaczęła kłaść się spać bardzo wcześnie, aby uniknąć jedzenia kolacji. Głodzi się tak, że często czuje się zmęczona i nie ma na nic siły. Wiele nastolatek, które bardzo przejmują się swoją wagą, jest narażonych na zaburzenia odżywiania. Czy nie boisz się, że tobie też to grozi? spytałam. Zamiast odpowiedzieć, Artemis opowiedziała o przyjaciółce cierpiącej na anoreksję. Jest super szczupła, cały czas ćwiczy. Wygląda naprawdę świetnie, ale długo cierpiała na zaburzenia odżywiania. Jeszcze nie doszła do siebie. Jednak twoim zdaniem wygląda dobrze? Artemis entuzjastycznie potwierdziła. Jest taka szczupła i jędrna. Chciałabym mieć takie ciało. <grym> Artemis nieźle wiedzie się w życiu, dobrze się uczy, planuje karierę naukową, ma grono bliskich przyjaciół, jednak to nie wystarcza. Jak mi wyjaśniła, koniec końców fakt, że nie jestem szczupła, wszystko psuje. To ponure stwierdzenie stanowi idealny przykład działania obsesji piękna. Łatwo odgadnąć skąd bierze się przekonanie Artemis, że figura określa ją jako osobę i zrozumieć obawę, że jej ciało będzie bezlitośnie oceniane, kiedy tylko wyjdzie z domu. Kultura owładnięta obsesją piękna nie pozwala kobietom zapomnieć, że ich wygląd podlega nieustannej ocenie. Oto zaledwie kilka przykładów z kultury masowej. Prowadzący ceremonię wręczenia Oscarów w 2013 roku Seth MacFarlane rozpoczął występ od utworu We Saw Your Boobs – Widzieliśmy Wasz Biust. Będącego w istocie listą filmów, w których znane aktorki pokazały się topless. Dzień po tym, jak Katrin, księżna Cambridge, urodziła pierwsze dziecko, brytyjska prasa brukowa rozpisywała się, jak może zgubić pociążowe kilogramy i wrócić do formy. Po narodzinach drugiego dziecka była powszechnie krytykowana, ponieważ wyglądała za dobrze. Dziennikarze i komentatorzy zarzucali jej, że krzywdzi inne matki, pokazując się krótko po porodzie w pełnym makijażu z ułożonymi włosami. Heidi Stevens, popularna dziennikarka Chicago Tribune, poświęciła Felieton nieproszonym uwagom, jakie otrzymała na temat swoich włosów. Zacytowała e-mail od jednego z czytelników. Jak ktokolwiek może brać poważnie słowa autorki, która na zdjęciu zamieszczonym obok artykułu wygląda jak bezdomna i ma tłuste, potargane włosy. A przecież nawet nie prowadzi programów telewizji. Pisze felietony do gazety. New York Times, gazeta szczycąca się, że dyktuje, co może iść do druku, niedawno opublikowała artykuł o kobietach starających się mieć wydatniejsze pośladki. For posteriors sake sugerujący, że określone ćwiczenia mogą pomóc w uzyskaniu idealnego kształtu pupy. Towarzyszyło mu zdjęcie przedstawiające młodą kobietę w obcisłym stroju, ćwiczącą jogę przy wejściu do metra, ze zbliżeniem na jej wypięte siedzenie. Trudno powstrzymać się od śmiechu na myśl, że podobny artykuł mógłby dotyczyć mężczyzn. Blogerka Galit Bryn z okazji dwunastej rocznicy ślubu napisała piękny post o tym, Jakie wnioski wyciągnęła z małżeństwa? Zilustrowała go niepozowanym zdjęciem z dnia ślubu. Po publikacji została zalana hejterskimi komentarzami dotyczącymi wagi. Autor jednego z nich stwierdził, że jej mąż najwyraźniej nie wyciągnął wniosku, żeby nie żenić się z maciorą. Wiele mówiło się o tym, że kilka kanałów telewizyjnych Odmówiło transmitowania wyborów Miss Universum 2015 roku w reakcji na słowa Donalda Trumpa. W wiadomościach koncentrowano się jednak na jego uwagach dotyczących imigrantów. Niewiele osób postawiło istotne pytanie, skoro sytuacja kobiet tak bardzo się zmieniła przez ostatnich kilkadziesiąt lat, dlaczego konkursy piękności nadal stanowią akceptowaną formę popularnej rozrywki? dlaczego w naszej kulturze nie budzi kontrowersji parada młodych kobiet w strojach kąpielowych? Nacisk kładziony na wygląd dziewczynek i kobiet jest tak duży, że internetowe pismo Slate opublikowało artykuł ze wskazówkami, jak nie wygłaszać uwag na temat kobiecego wyglądu. Satyryczny The Onion skomentował niedawno obsesję piękne artykułem o nowej inicjatywie branży kosmetycznej, mającej na celu wzbudzenie niepewności kobiet co do wyglądu kolejnej części ciała, palców u rąk. Wielu czytelników potraktowało artykuł serio. Kobiety w skupieniu przypatrywały się swoim dłoniom. Za dużo widzimy, żeby nie popełniać błędów. Artemis poskarżyła mi się, że od siódmej klasy przybrała na wadze. Wyjaśniłam jej, że to normalne elementy okresu dojrzewania i zapytałam, czy uważa, że teraz ma nadwagę. Myślę, że tak. <laughs> Nie jestem otyła, ale mam grudki, stwierdziła, wymawiając ostatnie słowo z obrzydzeniem. Nie byłam pewna, co moja rozmówczyni ma na myśli. Wałeczki tłuszczu, celulit? A może cytowała piosenkę My Hams, w której Ferdzi mówi tak o swoich piersiach? Czy wydawało jej się, że jest gruba, bo urosły jej piersi? Drążyłam temat. Artemis wyjaśniła, że nosi dorosły rozmiar S lub M. Kiedy stwierdziłam, że to przecież małe rozmiary, zareagowała z niecierpliwionym westchnieniem. Byłam pewna, że właśnie przewraca oczami, bo jestem tempa i nic nie kumam. Próbowała jeszcze raz wyjaśnić mi swój problem. Mam trochę tłuszczu na boczkach i na nogach, ale przede wszystkim na rękach zaproponowała, żebym znalazła jej zdjęcie na Facebooku i sama się przekonała. Tak też zrobiłam. Okazało się, że wcale nie jest gigantyczna wygląda jak zdrowa nastolatka, ma gęste, długie włosy i szeroki uśmiech. Nie zauważyłam żadnych grudek ani tłuszczu. Ma niewiele ponad 1,50 m wzrostu, więc nigdy nie osiągnie smukłej figury modelki. Ale nie potrafię sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek lekarz mógł zalecić jej utratę wagi. Poza tym okazało się, że Artemis jest bardzo sprawna fizycznie. Ćwiczy półtorej, dwie godziny dziennie. Biega, gra w tenisa i piłkę nożną. Nietrudno zgadnąć, co się stało, kiedy opowiedziałam mojej rozmówczyni o swoich wrażeniach. Natychmiast odrzuciła je, stwierdzając, ha, właśnie, że jestem gruba. Kiedy patrzysz w lustro, jesteś tego pewna, dopytywałam. Jestem o tym przekonana, potwierdziła, z ulgą przyjmując fakt, że coś w końcu do mnie dociera. A później powtórzyła to, co słyszę od wielu młodych kobiet. Różnie formułują tę myśl, ale odczucie jest zawsze to samo. Jak wyjaśniła Artemis, to siedzi w mózgu. Wiem, że to idiotyczne, że czuję się gruba, ale naprawdę się za taką uważam. Najwyraźniej rzadko dopuszcza do głosu tę część mózgu, która dostrzega absurd sytuacji. Obsesja Artemis na punkcie kształtowania figury była tak silna, że nie mogłam się powstrzymać przed jej kwestionowaniem. Jednak wszystkie moje argumenty przegrywały z nastoletnią logiką. Czy myślisz, że mogłabyś kiedykolwiek być zadowolona z tego, jak wygląda twoje ciało? Spytałam. W odpowiedzi moja rozmówczyni zaczęła omawiać ówczesny hit, piosenkę Megan Trainer: All About That Bass. Uwielbiam bas. Nie znałam tego utworu, więc mi go straściła. Tekst jest o tym, że nie trzeba być szczupłą. To było całkiem motywujące. Piosenka jest fajna, pomyślałam sobie: Ona ma rację. Niech duże pupy będą znowu w modzie. Ale potem obejrzałam teledysk i, kiedy zobaczyłam, że piosenkarka jest przy kości, pomyślałam: w sumie może być, ale jednak wolałabym mieć lepszą figurę niż ona. Artemis wydaje się, że szczuplejsze ciało stałoby się dla niej zbroją. Wyjaśniła: mam swój cel i kiedy go osiągnę, wszystko będzie w porządku. Wychodząc do ludzi, będę myśleć: jestem ładna, nikt mi nie podskoczy. Dodała, że obsesyjnie śledzi szczupłe dziewczyny na Facebooku przegląda wszystkie ich zdjęcia i mówi sobie Nie wyglądam tak. Tak też nie, a chciałabym. Przygnębia ją to, ale przyznała, że zwykle nie potrafi przerwać, dopóki nie znajdzie sposobu, aby odkleić się od komputera. Kiedy zaczynałam pracę nad tym tematem, często spotykałam się z komentarzami, że kobiety starające się sprostać nierealistycznym, uwarunkowanym kulturowo ideałom piękna są głupie. Równa pani, wykładająca na uczelni, stwierdziła, że mądre kobiety nie powinny popełniać takich błędów. Jakby uważała, że kobiety mogą przestawić sobie w głowie magiczny przełącznik i uznać, że ideał, który widują kilkaset razy dziennie, nie ma znaczenia dla ich życia. Oczywiście nie jest to takie proste. Niewiele dziewczyn i kobiet dąży do szczupłej figury dla niej samej. Wpaja im się, że określony wygląd stanowi pierwszy krok do realizacji życiowych celów. Współczesne młode kobiety muszą stawić czoła oszałamiającym sprzecznościom. Nie chcą być lalkami Barbie, ale z drugiej strony czują, że muszą wyglądać jak takie lalki. Wiele z nich oburza sposób traktowania kobiet przez media, ale jednocześnie pochłaniają zawarte w tych mediach treści. Wyśmiewają absurdalne ideały piękna obecne w naszej kulturze kręcą filmiki, w których ujawniają sztuczki Photoshopa, a jednocześnie pragną wyglądać tak, jak osoby na krytykowanych zdjęciach. Wiedzą, że pokazują one fałszywy obraz, ale mimo wszystko do niego dążą. Pobierają na smartfony aplikacje do retuszu selfie. Wiele z tych kobiet dokłada wszelkich starań, aby odrzucić niezdrowe ideały piękna, regularnie krytykują i kwestionują oglądane obrazy, mają jednak świadomość tego, co nasza kultura jako całość uznaje za piękne. Jedno z pierwszych badań, jakie przeprowadziłam, stanowiło bezpośrednią reakcję na słowa wykładowczyni, która stwierdziła, że inteligentne kobiety powinny bez problemu odrzucać nierealistyczne ideały piękna. Miałam wątpliwości co do tego argumentu gdyby sprawa faktycznie była tak prosta, wiele kobiet uniknęłoby problemu. Rozdałam ponad stu młodym kobietom z prestiżowego Uniwersytetu Loyola w Chicago następujące instrukcje. Wielu naukowców badało, jak wygląda idealna kobieta według standardów obowiązujących w naszym społeczeństwie. Zastanów się chwilę nad tym, jak wygląda idealna kobieta w naszej kulturze i opisz ją, następnie wyobraź sobie, że wyglądem odpowiadasz temu opisowi. Pomyśl, jak zmieniłoby się twoje życie, gdybyś tak wyglądała, co byłoby inaczej. Odpowiedzi okazały się tak przygnębiające, że zastanawiałam się, czy nie przerwać badania. Pewna młoda kobieta stwierdziła, że gdyby była piękna, w końcu mogłaby skoncentrować się na swoim wnętrzu, w swoich możliwościach i talentach. Inna odpowiedziała, że mogłaby naprawdę czuć się szczęśliwa, zamiast tylko to udawać. Kolejna uznała, że uniknęłaby zaburzeń odżywiania, stresujących dla jej bliskich, których w ten sposób skrzywdziła, chociaż ich kochała. Ponad 70% kobiet biorących udział w badaniu uznało, że byłyby lepiej traktowane przez otoczenie, gdyby uosabiały ideał piękna. Nie ma sensu krytykować kobiet za to, że czegoś chcą, skoro wszystkie odbierane przez nie komunikaty kulturowe przedstawiają tę rzecz jako klucz do szczęścia. Wiele pań wierzy, podobnie jak Artemis, że wygląd rujnuje im życie. A jedynym wyjściem z sytuacji jest zmiana wizerunku. Historia Artemis nie jest wyjątkowa. Niezliczone inne kobiety stojące przed lustrem i krytycznie oceniające niedoskonałości dobrze by ją zrozumiały, doświadczyły obsesji piękna na własnej skórze. Jak często myślisz o swoim ciele? spytałam odpowiedziała błyskawicznie. Przez cały dzień. To jest do kitu, ale dzieje się cały czas. Na przykład, kiedy się przebieram, myślę, powinnam trochę schudnąć. Albo kiedy spędzam czas z przyjaciółkami, marzę o tym, żeby być szczupła jak one. Rezygnuję przez to zrobienia mnóstwa rzeczy. Artemis stwierdziła nawet, że nie może zacząć poważnej pracy nad umysłem, dopóki nie doprowadzi ciała do pożądanego stanu. Powiedziała to ze śmiechem. Śmiejesz się, ale mam wrażenie, że wcale nie wydaje ci się to zabawne. Obawiam się, że dziewczyna może defensywnie zareagować na moją analizę, ale postanowiłam zaryzykować. Moja rozmówczyni nagle spoważniała. To nie jest zabawne, tylko bolesne. Bardzo. Zaśmiała się ponownie, tym razem bez przekonania. Przeświadczenie Artemis, że jej szczęście zależy wyłącznie od wymiarów i figury, ograniczyło sposób widzenia przyszłości. W ogóle nie chcę myśleć o dorosłości. Zasugerowałam, że kiedy będzie starsza, może przejmować się rzeczami innymi niż sylwetka. Wydało jej się to nieprawdopodobne. Staram się nie myśleć o starości, bo jestem przekonana, że stanę się wtedy gruba i nic nie będę mogła z tym zrobić. Wciąż będę smutna, a do tego jeszcze gruba i stara. Okropne połączenie. Poprosiłam, aby wyobraziła sobie, że Jean może spełnić jej trzy życzenia. Postanowiła wykorzystać je, aby całkowicie zmienić swoje ciało poprosiła o ładną, długą szyję i szczupłe nogi. O biodrach nie wspomniała wcale, pragnęła za to ładniejszego nosa i prostych włosów podała mi wymarzoną wagę. Wpisałam ją w internetowy kalkulator, aby obliczyć wskaźnik BMI. Wynik odpowiadał niedowadze, na tyle znacznej, że zgodnie z przepisami obowiązującymi w wielu krajach uniemożliwiłaby jej pracę modelki. Powiedziałam, gdybym miała magiczną różdżkę, nie użyłabym jej, żeby cię odchudzić. Co takiego? krzyknęła Artemis z takim gniewem, że na chwilę zapomniałam, że taka różdżka nie istnieje. Właśnie, że tak! Musi pani! Cała sytuacja była hipotetyczna i absurdalna, ale moja rozmówczyni wściekła się, że nie chce pomóc jej schudnąć. Mówiłam dalej. Nie, wykorzystałabym różdżkę, aby zmienić świat w taki sposób, żeby twoja figura przestała być tak istotna. Dziewczyna nie dała się przekonać. Stwierdziła, że nawet gdyby świata nie interesowały jej wymiary, ona nadal by się nimi przejmowała. Starałam się ją skłonić do zmiany rozumowania. Czy to nie nasza kultura zakorzeniła w niej przekonanie, że byłaby szczęśliwa, gdyby zeszczuplała? Skoro tak, czy nie mogłabym go wykorzenić za pomocą magicznej różdżki? Artemis w końcu przyznała, że gdybym wykorzystała swoją moc, aby cofnąć czas i wymazać z jej umysłu związek pomiędzy szczupłą sylwetką a szczęściem, może pewnego dnia poczułaby się szczęśliwa. To żenujące, dodała i zaśmiała się smutno. Lustrzana ściana. Współczesne młode kobiety są najlepiej wykształcone w historii. Odznaczają się oszałamiającą ambicją i niezłomną determinacją. Śmieją się z pojęcia szklanego sufitu. Przyszłość stoi przed nimi otworem. Wiele z nich jest feministkami, nawet jeśli nie mówią o tym wprost. To pokolenie może zmienić świat, jednak najpierw musi przebrnąć przez toksyczne bagno komunikatów o kobiecym ciele, które napędzają obsesję na punkcie wyglądu. Zaczyna się ona w młodym wieku i szybko się rozprzestrzenia. Rozprasza je i przygnębia. Kobiety chcą włączyć się do gry, ale żyją w kulturze, która wpaja im, że piękno stanowi najwyższą wartość, i wiele z nich, jak Artemis, zamiast poświęcać czas na realizację marzeń, traci go na przeglądanie się w lustrze. Staje się ono ścianą, nieustannie przypomina im, że mogą zajść wysoko, jednak nigdy na tyle wysoko, żeby obcy nie pozwalali sobie na komentarze dotyczące ich figury albo uwagi typu, Uśmiechnij się, skarbie. Kilka lat temu napisała do mnie pewna Kanadyjka, która obejrzała moje wystąpienie o obsesji piękna na konferencji TEDx. Wyznała, że omalnie zrezygnowała z udziału w ważnej imprezie dobroczynnej na rzecz dzieci, ponieważ miała wrażenie, że wygląda grubo. Przemyślała jednak swoje odczucia, biorąc poprawkę na obsesję piękna i uznała, że nie pozwoli, aby jej wygląd przesłonił to, kim jest. Ta decyzja miała ogromny wpływ na jej życie i życie innych osób. Jak przyznała. Gdybym tam nie poszła, nie poznałabym niezwykłych ludzi, nie kupiłabym losów na loterię, dzięki której dzieci z biednych rodzin mogły w tym roku wyjechać na wakacje, nie zgłosiłabym się do pomocy w organizacji przyszłorocznej imprezy. To olbrzymia strata dla naszej kultury. Duża grupa wartościowych obywatelek traci tak wiele czasu na przejmowanie się swoim wyglądem, że grozi nam, iż kolejne pokolenie nie zdoła zmienić świata tak, jakby tego pragnęło. Obsesja piękna sprawia, że kobiety patrzą w lustro, zamiast zwrócić się do świata, którym mógłby wiele skorzystać, gdyby w inną stronę skierowały swą pasję i wysiłki. Życie kobiet wyglądałoby zupełnie inaczej. Gdyby wykorzystały energię i troskę, jakie poświęcają swemu wyglądowi, aby uczynić świat lepszym. Przed kobietami stoją istotne zadania. Jak pięknie opisała to Caitlin Seal, której wiersz cytuję poniżej: Bycie ładnymi do nich nie należy. Kiedy twoja córeczka spyta cię, czy jest ładna, serce pęknie ci, jak kieliszek upuszczony na parkiet. Część ciebie zapragnie powiedzieć, ależ oczywiście. Nigdy w to nie wątp. A inna część, ta, która szarpie Cię od środka, zapragnie chwycić ją za ramiona, wpatrywać się w studnie jej oczu, aż odwzajemnią spojrzenie i powiedzieć: Nie musisz taka być, jeśli nie chcesz. Nie takie jest Twoje zadanie. Kiedy rozmawiałam z Artemis, wybrała pseudonim Violet. Kilka dni później napisała do mnie z prośbą o jego zmianę, właśnie na Artemis. To imię greckiej bogini Łowów, obrończyni dziewcząt i kobiet. Mam nadzieję, że jej decyzja była związana z próbą zbudowania silniejszego obrazu samej siebie. Nie jestem jednak tego pewna. Chciałabym, żeby Artemis wyrosła na silną i dzielną kobietę, pragnącą ochronić wszystkie dziewczyny przed cierpieniem, jakiego teraz sama doświadcza. 2. Być kobietą, być kobietą. Od ponad dziesięciu lat prowadzę zajęcia z psychologii płci na Uniwersytecie Northwestern. Są dla mnie interesujące, między innymi ze względu na fascynujące przykłady zjawisk związanych z płcią, które co dzień zalewają media. Kiedy Caitlyn Jenner ujawniła, że jest transpłciową kobietą, bacznie śledziłam doniesienia prasowe. Uznałam, że mogą stanowić podstawę dla stworzenia interesującej klasyfikacji, bo każdy miał coś do powiedzenia na temat Caitlin. Oprócz mnóstwa gratulacji na Twitterze i równie wielu jadowitych komentarzy, większość uwag koncentrowała się na wyglądzie Caitlin. Niektórzy uznali, że na słynnej okładce Vanity Fair prezentuje się fantastycznie. Inni od razu zaczęli pytać, jak myślicie? Kto ma w ciele więcej plastiku? Jenner czy jej pasierbica Kim Kardashian? Kiedy tylko Caitlyn ujawniła swą kobiecą tożsamość, niemal wszyscy komentujący sprawę w mediach poczuli potrzebę wypowiedzenia się na temat jej ciała. Rozmowy zdominowały pytania o to, czy jest mniej czy bardziej atrakcyjna niż inne kobiety. Kabareciarz John Stewart podsumował to zjawisko. Kaitlyn, kiedy byłaś mężczyzną, mogliśmy omawiać twoje osiągnięcia sportowe i wyniki w biznesie. Teraz, kiedy jesteś kobietą, liczy się dla nas tylko twój wygląd. Kaitlyn Jenner prowadzi styl życia obcy większości kobiet. Niewiele z nas ma do dyspozycji ekipę wizażystów i fryzjerów. Mieszka w domu na plaży w Malibu i występuje w reality show. Jest jednak coś, co nas łączy. Wszystkie doświadczamy podobnego uczucia, kiedy to, jak wyglądamy, okazuje się ważniejsze niż to, jakie jesteśmy i co robimy. Podobnie jak Kaitlin, mamy też świadomość, że niezależnie od tego, co zrobimy, nigdy nie będziemy wyglądać dość dobrze, żeby zadowolić wszystkich. Nie da się mówić o obsesji piękna, nie wspominając o roli płci. Wielu mężczyzn martwi się swoim wyglądem, niektórzy nawet bardzo, ale to nie o nich opowiada ta książka. Wpływ urody na życie kobiet jest tak głęboki i tak rozległy, że spojrzenie w lustro stanowi dla nich zupełnie inne doświadczenie niż dla mężczyzn. Obsesja piękna nie dotyczy wyłącznie kobiet, ale to przede wszystkim kobiecy problem. Przyjrzyjmy się skandalowi, jaki wywołało niedawno dziecięce body sprzedawane w sklepie Uniwersytetu Nowojorskiego. Szerokim echem odbiło się zdjęcie wykonane przez jednego z pracowników. Fioletowe ubranko dla dziewczynek miało napis Nie cierpię swoich ud. Napis na przeznaczonym dla chłopców niebiesko-żółtym stroju z peleryną głosił Jestem super. Producenci dziewczęcego body twierdzili, że tekst miał być ironiczny. Przecież niemowlęta, obojga płci mają tłuściutkie uda. Ale zdaniem wielu osób to nie przypadek, że tak negatywnie odnoszące się do ciała zdanie znalazło się właśnie na odzieży dziewczęcej dorastaniu kobiet towarzyszy wpajanie im obrzydzenia do własnego ciała a zaczyna się to od najmłodszych lat Gabriel, 33-letnia pracownica opieki społecznej matka 11-letniej córki ma nietypowe doświadczenia z dzieciństwa jeżeli chodzi o pojmowanie piękna urodziła się w Portugalii i tam przez wiele lat mieszkała później podróżowała po Europie Zachodniej a po dwudziestce osiadła na Florydzie Spotkałyśmy się w gwarnej kawiarni. Było słoneczne popołudnie i lokal wypełniali turyści i urzędnicy, którzy wyrwali się z biura na lunch. Gabriel przyszła ubrana swobodnie, w dżinsy i dopasowany t-shirt, ale miała pełny makijaż, a jej długie, ciemne włosy były ułożone w nieskazitelne fale, takie jakie zwykle widuje się tylko w gazetach. Wydawała się nie zauważać faktu, że wszyscy odwracali się za nią, kiedy przechodziła. Sprawiała wrażenie sławnej osoby, którą każdy z obecnych kojarzył, ale nikt do końca nie wiedział skąd. Aby móc rozmawiać przy nieustannym warkocie, blendera musiałyśmy skulić się w kąciku i nachylić do siebie. Czułyśmy się jak spiskowcy, zwłaszcza kiedy moja rozmówczyni wyciągnęła album ze zdjęciami i stwierdziła, Przyniosłam go, bo inaczej nigdy byś mi nie uwierzyła. Kiedy Gabriel dorastała odbierała od każdego z rodziców całkowicie odmienne sygnały dotyczące piękna i płci. Jej matka dokładała wszelkich starań, aby zniszczyć powiązanie pomiędzy presją piękna a kobiecością, albo przynajmniej je zignorować. Ojciec robił coś przeciwnego, zachęcał Gabriel, aby postrzegała piękno jako główne źródło kobiecej władzy. Matka Gabriel, ceniona badaczka medyczna, uważała makijaż i inne dziewczyńskie sprawy za stratę czasu. Im bardziej dziewczyńskie coś było, tym większe stawało się prawdopodobieństwo, że matka tego zabroni. Gabriel nie mogła przekłuć uszu, bawić się lalkami barbie ani zapuścić włosów. Jej mama nade wszystko ceniła praktyczność. Sama miała krótkie włosy. Nosiła okulary zamiast soczewek kontaktowych, unikała makijażu i butów na obcasie. Starała się ukształtować Gabriel na swoje podobieństwo. W nadziei, że jej córka nabierze przekonania, że piękno kryje się we wnętrzu. Rozpaczliwie pragnęła, aby dziewczynka nie przejmowała się swoim wyglądem, a jedynym sposobem, jaki przyszedł jej do głowy, było sprawienie, by Gabriel wyglądała bardziej jak chłopiec niż jak dziewczynka. Pierwsze zdjęcie z albumu, jakie pokazała mi Gabriel, zostało zrobione, kiedy miała pięć lat. Nigdy bym jej nie poznała. Faktycznie wyglądała jak chłopczyk. Była ostrzyżona na pazia, miała na sobie czerwony t-shirt i ogrodniczki. Uznałam, że dziecko na zdjęciu jest urocze, ale moja rozmówczyni pokręciła głową na znak, że wcale tak nie uważa. Pamiętała, że błagała wówczas mamę, żeby pozwoliła jej nosić sukienki zamiast ogrodniczek. W wieku pięciu lat rozumiała już, że wygląda jak mały chłopiec i wcale jej się to nie podobało. Wspominała, jak rozpłakała się kiedyś podczas wyjścia z tatą. Była zmęczona, sfrustrowana i chciała wracać do domu. Jeden z przyjaciół ojca, próbując ją pocieszyć, powiedział, Chłopaki nie płaczą, tylko dziewczynki płaczą. Chłopcom nie wolno. Gabriel rozszlochała się jeszcze bardziej. Dziewczynka prosiła też mamę, aby nie obcinała jej włosów. Ale krótkie szybciej schnął, brzmiała odpowiedź. Mała Gabriel marzyła, aby wyglądać bardziej kobieco. W konwencjonalnym rozumieniu tego słowa. Wyznała mi nawet, że chyba rozumie, jak muszą czuć się osoby transpłciowe, bo w dzieciństwie wszyscy postrzegali ją w określony sposób, a ona czuła się zupełnie kimś innym. Przysięgła mamie, że kiedy dorośnie, będzie codziennie nosić kolczyki, obcasy i sukienki i mieć włosy do kolan. Sprawę dodatkowo komplikował fakt, że ojciec Gabriel przekazywał jej zupełnie inny komunikat. Twierdził, że piękne kobiety dostają wszystko, czego chcą i że uroda daje kobietom moc, którą należy pielęgnować i wykorzystać według uznania. Przez całe dzieciństwo powtarzał córce Nigdy nie wiesz, kogo spotkasz, wyjaśniał. Możesz akurat wpaść na prezydenta, albo na kamerę telewizyjną, możesz niechcący trafić na wizję. Matka Gabriel wpajała jej, że wygląd to sprawa drugorzędna, a ojciec, że piękno liczy się ponad wszystko. Posłuchała ojca, stwierdziła, że to jego ziarna wydały owoce. Nieprzypadkowo przyszła na naszą rozmowę z makijażem jak do sesji fotograficznej. W końcu nigdy nie wiadomo, kogo mogła spotkać. Kiedy Gabriel weszła w wiek dojrzewania i w końcu mogła wyglądać bardziej kobieco, obce osoby zaczęły chwalić jej urodę. Była zwakniona takich uwag, nigdy wcześniej ich nie słyszała i nie mogła się nimi nasycić. Jednak zapłaciła wysoką cenę za wejście w ten świat. W wieku trzynastu lat znalazła się w szponach obsesji piękna. Kiedy w wyniku pokwitania zwiększył się jej obwód w biodrach, starała się z tym walczyć, ograniczając spożycie kalorii do niebezpiecznie niskiego poziomu. Zdarzało się, że przez cały dzień jadła tylko jabłko i banana. Za pieniądze przeznaczone na lunch kupowała kosmetyki do makijażu Chciała wyglądać jak w czasopismach Czytała Cosmo Girl jak Biblię i przerażała ją myśl, że może przytyć Jej ciało nabierało krągłości, ale dziewczyny w gazetach były drobne i szczupłe Im bardziej starała się podążać kobiecą ścieżką, tym gorzej się czuła Wchodząc w tradycyjnie kobiecą kulturę, znalazła się pod presją, aby sprostać ideałom piękna i to wówczas, kiedy czuła, że coraz bardziej się od nich oddala. Kobiety są mniej zadowolone ze swego wyglądu niż mężczyźni. Historia nieprawidłowej interpretacji i nadmiernego podkreślania różnic między płciami przez psychologów jest długa i niechlubna. Nie lubię stwierdzenia, że mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus i uważam je za niefortunne. Myśląc w ten sposób, nie dostrzegamy, że liczne różnice między płciami są w istocie mniejsze i mniej istotne niż nam się wydaje. Jednak w przypadku obsesji piękna ten rozdźwięk istnieje naprawdę, jest znaczący i występuje w różnych kulturach na całym świecie. Na przykład gdybym powiedziała ci, że ktoś w Stanach Zjednoczonych zamierza chirurgicznie poprawić urodę, mogłabyś się założyć, że chodzi o kobietę, i w dziewięciu przypadkach na dziesięć miałabyś rację. Na całym świecie od osiemdziesięciu pięciu do dziewięćdziesięciu procent chirurgicznych i niechirurgicznych zabiegów kosmetycznych wykonuje się u pani. Zaburzenia odżywiania i chirurgia plastyczna to złożone kwestie, ale omawiając je, nie sposób pominąć różnic między płciami. Jeżeli chodzi o obsesję piękna, doświadczenia mężczyzn i kobiet w naszej kulturze są zupełnie odmienne. Kobiety częściej niż mężczyźni mówią i myślą o swoim wyglądzie. Częściej również podejmują działania mające na celu jego zmianę lub poprawę. Nikt w naszej kulturze nie zdziwiłby się słysząc, jak kobieta mówi: "Czuję się taka gruba i brzydka". Akceptujemy to poczucie nieszczęścia jako część kobiecej tożsamości. Ponad 30 lat temu naukowcy stworzyli opisujący go termin: normatywne niezadowolenie. Doszliśmy więc do etapu, na którym uznaje się za normalne, że dziewczynki i kobiety przeglądające się w lustrze odczuwają głęboki zawód. Po prostu ten typ tak ma. Zmagania kobiet, aby poczuć się dobrze we własnym ciele, nie powinny być jednak postrzegane jako coś oczywistego. Nie są wynikiem działania jakiejś niepohamowanej siły, nie rodzimy się z nimi. Wiemy skąd bierze się cierpienie tej części ludzkości. Zaczyna się, kiedy dziewczynki i kobiety przekonują się, jak Gabriel, że fizyczne piękno stanowi ich największy atut. Nie wpajamy tego chłopcom i mężczyznom. W efekcie kobiety często czują, nie bez racji, że funkcjonują w innym niż mężczyźni świecie, w świecie, w którym nie ma ucieczki przed lustrem, a kiedy się w tym lustrze przeglądają, to znacznie rzadziej niż mężczyźni są zadowolone z tego, co widzą. Podczas wyszukiwania w internecie informacji dotyczących problemów kobiet z postrzeganiem ciała, można natknąć się na statystyki stwierdzające, że 54% pań wolałoby wpaść pod ciężarówkę niż być grubą. Przez ponad godzinę z pomocą przyjaciółki, biegłej w weryfikacji faktów, poszukiwałam źródła tej często cytowanej informacji. Okazał się nim artykuł w czasopiśmie Esquire z 1994 roku. Z pewnością nie był on oparty na rzetelnych badaniach naukowych, ale mimo wszystko jest przekonujący. Kiedyś zacytowałam dane swoim studentkom. Spodziewałam się, że zareagują szokiem i oburzeniem. Tymczasem zaczęły zadawać pytania o ciężarówkę: jakiej jest wielkości, jakiego typu, jak szybko jedzie, czy bardzo by bolało. Ich strach przed przegraną w bitwie o idealne ciało okazał się tak olbrzymi, że bledła przy nim perspektywa bólu i obrażeń. Nastoletnia Gabriel również wybrałaby przejechanie przez ciężarówkę. Obawiała się, że nikt nie będzie jej lubił, jeśli przybierze na wadze i była gotowa na wszystko, aby tego uniknąć. Kiedy mogła już rozpocząć pracę nad projektem wygląd, pochłonął on wszystkie jej siły dołączyła do rzeszy dziewcząt i kobiet dążących do tego, aby ich odbicie w lustrze przypominało zdjęcia w czasopismach. Otworzyła tym samym drzwi niepewności, którą odczuwa do dziś. Gabriel nie chciała wyglądać jak chłopiec, ale nie zamierzała też spędzić wielu smutnych godzin przed lustrem. Nieświadomie zamieniła jedną bolesną sytuację na inną. Z analizy ponad 200 opublikowanych badań dotyczących postrzegania ciała wynika, że różnica pomiędzy płciami w zakresie niezadowolenia z ciała istnieje od dziesięcioleci i się powiększa. Wydany niedawno przez Światową Organizację Zdrowia raport Growing Up Unequal – Nierówności w Dorastaniu podsumował badanie przeprowadzone na ponad 200 tysiącach młodych ludzi z 42 krajów. Ze smutkiem, ale bez zdziwienia przeczytałam, że w grupie piętnastolatków, w każdym z objętych badaniem krajów, dziewczynki częściej niż chłopcy stwierdzały, że są za grube, mimo że w gruncie rzeczy to chłopcy częściej mieli nadwagę. Płeć pozwalała przewidzieć, czy dana osoba czuje się zbyt gruba, dokładniej niż jej faktyczne wymiary. Niestety nie ma wielu danych wskazujących, że dziewczynki wyrastają z poczucia niezadowolenia z ciała, kiedy stają się kobietami przeciwnie. Jak pokazuje historia Gabriel, w okresie dojrzewania sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. Zwykle zwiększa się wtedy ilość tkanki tłuszczowej w organizmie, szczególnie w okolicy bioder i ud. To ironia losu. Fizyczny proces dojrzewania, w wyniku którego dziewczynki stają się kobietami, sprawia jednocześnie, że ich ciała oddalają się od ideału super szczupłej kobiety, panującego w naszej kulturze. Różnice pomiędzy płciami opierają się w dużej mierze na psychologicznych skutkach fizycznych zmian zachodzących podczas pokwitania. Badanie przeprowadzone na ponad 100 dzieciach z południowo-zachodniego obszaru Stanów Zjednoczonych wykazało, że zadowolenie chłopców z własnego ciała wzrasta w okresie dojrzewania. Przeważnie zwiększają masę mięśniową i zbliżają się do wzorca, a dziewczynki w tym samym czasie się od niego oddalają. Kreatorzy mody często zatrudniają młode, nawet czternastoletnie dziewczyny do prezentowania na wybiegu kobiecych ubrań. Ideał sylwetki stał się w pewnym momencie tak odległy od wyglądu większości kobiet, że łatwiej go znaleźć wśród nastolatek niż wśród dorosłych. Mogłoby się wydawać, że niedawny wzrost popularności pań o obfitych kształtach, jak Kim Kardashian, Christina Henriks czy Beyoncé, zmieni ten trend. Ale na razie nic na to nie wskazuje. Niezadowolenie z ciała jest istotnym czynnikiem w obsesji piękna, ale zmagania kobiet z własnym wyglądem nie ograniczają się do wymiarów i sylwetki. Również w przypadku ogólnej satysfakcji z wyglądu, obejmującej także twarz, skórę i włosy, kobiety osiągają słabsze wyniki niż mężczyźni. Badanie przeprowadzone na ponad 50 tysiącach dorosłych wykazało, że kobiety są mniej zadowolone ze swego ogólnego wyglądu niż mężczyźni. Wynik powtarzał się w grupach wiekowych od 18 do 65 lat, co ponownie dowodzi, że z tego rodzaju obaw się nie wyrasta. Co ciekawe, dane nie potwierdziły hipotezy, że kobiety czują się mniej atrakcyjne niż mężczyźni, bo faktycznie takie są. Panie czują się brzydsze niż panowie, ale obserwatorzy oceniający atrakcyjność zdjęć obcych osób konsekwentnie przyznawali kobietom więcej punktów niż mężczyznom. W psychologii często mówi się o egotyzmie atrybucyjnym, który daje ludziom przekonanie, że radzą sobie z pewnymi rzeczami lepiej niż ma to miejsce w rzeczywistości. Generalnie mamy tendencję do takiego myślenia. Na przykład większość osób określa swoją umiejętności kierowcy jako ponadprzeciętne choć ze statystycznego punktu widzenia to niemożliwe. W przypadku oceny własnego wyglądu egotyzm atrybucyjny występuje u mężczyzn, brak go natomiast u kobiet. W artykule omawiającym złudzenia narcystyczne badacze analizujący zachowania studentów z Teksasu stwierdzili, że mężczyźni przeceniali swoją atrakcyjność, natomiast kobiety swojej nie doceniały. Różnice pomiędzy płciami, związane z doświadczaniem własnego ciała, wykraczają poza prosty podział zadowolenie, niezadowolenie. Naukowcy z Uniwersytetu Sussex, którzy przeprowadzili wywiady z kilkudziesięciorgiem Brytyjczyków, obojga płci, odkryli, że kobiety postrzegają swoje ciała w sposób fragmentaryczny. Wymieniały części ciała jako kolejne źródła rozczarowań, przedzielone rzadkimi wyjątkami ocenianymi jako dostateczne. Większość pań ma w głowie gotową listę niedoskonałości w swoim wyglądzie wiotki brzuch, brak szpary między udami, nierówny koloryt skóry, niewystarczająco lśniące włosy. Każda część ciała z osobna jest poddawana krytyce. Mężczyźni, zapytani co myślą o swoim ciele, zwykle ujawniają bardziej holistyczne podejście, doświadczają go jako całości, nie zbioru poszczególnych części, które należy zmienić lub poprawić. Przede wszystkim zaś panowie zwracają znacznie większą uwagę na możliwości swojego ciała. Każdy z mężczyzn ankietowanych we wspomnianym powyżej badaniu mówił o swoim ciele w odniesieniu do tego, co ono potrafi. Takiej perspektywy nie przyjęła żadna z kobiet. Być może uczestniczki badania bezwiednie przyswoiły komunikat, że kobieta ma wyglądać, a nie czymś się zajmować. Mężczyźni i kobiety inaczej czują się także w swoim ciele. W badaniu przeprowadzonym na Uniwersytecie Duke'a uczestników obojga płci poproszono o włożenie stroju kąpielowego i ustawienie się przed lustrem. Każdy z nich był sam. Nikt im się nie przyglądał. Mężczyźni stwierdzili, że czują się w stroju kąpielowym głupio. Natomiast emocjonalne doświadczenia kobiet okazały się znacznie silniejsze. Panie stojące przed lustrem czuły obrzydzenie, gniew, a nawet odrazę. Czy osoba, w której tak istotny aspekt człowieczeństwa budzi wstręt, może mieć szacunek do siebie jako istoty ludzkiej. Odczucia związane z własnym wyglądem są nierozerwalnie połączone z samoakceptacją, a korelacja pomiędzy poczuciem własnej wartości a oceną wyglądu jest silniejsza u kobiet niż u mężczyzn. Dlatego też osoby, które chcą zadać kobietom emocjonalny ból, często odwołują się do ich wyglądu. Wie o tym nawet li siedmiolatka, o której pisałam w rozdziale pierwszym. Na pytanie jaka jest najprzykrzejsza rzecz, jaką można powiedzieć dziewczynce, odpowiedziała jesteś gruba i brzydka. Kobiety zbyt często traktują swoje ciało jak wroga i używają siły, aby je sobie podporządkować. Gabriel starała się zapanować nad ciałem za pomocą głodówek i grubej warstwy makijażu. Inne panie stosują kosztowne kuracje upiększające, poddają się zabiegom chirurgii plastycznej lub obsesyjnie ćwiczą, byle zbliżyć się do stanu, który w końcu będą mogły uznać za wystarczająco dobry. Piękno może dawać kobietom władzę, ale jest ona słaba i nietrwała. Kiedy Gabriel w dzieciństwie czuła się gruba i brzydka, szła po pociechę do rodziców. Jak mi opowiedziała. Za każdym razem, kiedy czułam się niepewnie, kiedy kiepsko wyglądałam, wyskoczył mi trądzik i tak dalej, najpierw szłam do mamy, mówiła To nieważne, to wszystko nie ma znaczenia. Taka odpowiedź nie satysfakcjonowała dziewczynki, która zwracała się do ojca. Ten stwierdzał Jesteś najpiękniejsza na świecie. Gabriel nie wierzyła żadnemu z nich. Kiedy skończyła piętnaście lat, jej sytuacja uległa zmianie przyzwyczaiła się do dorosłej wersji swego ciała i zauważyła, że podoba się ono dorosłym mężczyznom. Przyciągała wówczas ich uwagę, tak samo jak obecnie. Zauważyłam, że ludzie po prostu do mnie przychodzą, nie musiałam nic robić, oddawali mi nad sobą władzę, bo wyglądałam tak, a nie inaczej. To było oczywiste. A kiedy zyskałam tę władzę, nie chciałam jej stracić. Na studiach Gabriel wykonywała drobne zlecenia, jak sama to określa, związane z wyglądem. Trochę pracowała jako modelka, była hostessą na targach. Jak wyjaśnia, płacili tam lepiej niż w Burger Kingu. A przy okazji utwierdzała się w przekonaniu, że inni uważają ją za piękną. Łatwo się domyślić, że jej mamę przerażała taka praca. To nie do pojęcia, traktują cię jak manekin, jesteś uprzedmiatawiana. Zamartwiała się. I co w tym złego? pytała jej córka. Nie udało mi się spotkać z matką, ale myślę, że wiem, co jej się nie podobało w pracy Gabriel. Sama z zażenowaniem wspominam zajęcie, którego imałam się podczas studiów, aby opłacić czesnej akademik. Nie było to nic strasznego. Poza pracą barmanki i kelnerki w uniwersyteckiej restauracji zatrudniałam się niekiedy do jak to oględnie nazywano, działań pr dla lokalnego browaru. Polegały one na noszeniu obcisłej sukienki z logo marki piwa oraz butów na absurdalnie wysokich obcasach. Razem z dwiema innymi studentkami stałyśmy w takim stroju godzinami i dawałyśmy sobie robić polaroidowe zdjęcia z panami co najmniej dwa razy starszymi od nas. Żadna nie traktowała tej pracy zbyt serio. Zawsze odbywało się to w małych miasteczkach, oddalonych od kampusu, gdzie ryzyko natknięcia się na kogoś znajomego było niewielkie. Na szczęście działo się to jeszcze przed epoką fotografii cyfrowej i mediów społecznościowych. Inkasowałyśmy wypłatę i żyłyśmy dalej. Sukienki nie mam już od wielu lat. Kto się kiedyś pożyczył na Halloween i już do mnie nie wróciła. Kiedy myślę o tym, jak bardzo ta praca była sprzeczna z wartościami, jakie dziś wyznaję, oblewam się rumieńcem. Nie tylko ze wstydu, przede wszystkim z gniewu, że nie miałam wtedy argumentów, które pozwoliłyby mi odrzucić to zajęcie. Mój własny wariant przebranych piękności z Cypress Gardens. Pod koniec okresu dojrzewania nie przeszło mi przez myśl, jakie skutki może mieć taka praca. Za czasów mojej młodości niewiele się o tym mówiło. Gdyby ktoś się dopytywał, dlaczego wybrałam właśnie takie zajęcie, zapewne odparłabym w ten sam sposób, jak nastoletnia Gabriel. I co w tym złego? Owszem, czułam pewien dyskomfort, uśmiechając się do obiektywu, ubrana w sukienkę, która niewiele pozostawiała wyobraźni. Nie potrafiłam jednak opisać tego uczucia, brakowało mi odpowiednich słów. Dziś je znam. Kiedy płacimy kobietom za to, aby ktoś je oglądał, przekazujemy im istotny komunikat, do czego służą ich ciała. Traktujemy je jak bierne dekoracje. Jestem z natury kujonem i molem książkowym, ale kiedy wkładałam tamtą sukienkę, mój intelekt znikał. Nie był częścią mnie. Przestawał się liczyć, a moje ciało zaczynało istnieć na użytek innych ludzi. Stało nieruchomo, gotowe do utrwalenia na kolejnych fotografiach.